3. Gdy usłyszysz 3 kroki do przodu, to nieważne gdzie jesteś, musisz to przejść. Albo może to być w prawo, może to być w lewo, może to być w tył. Mati, 3 kroki do tyłu. Raz, dwa. Uważaj! Ale serio, prezenty dla widzów, moi drodzy, to wszystko tu jest strasznie dużo rzeczy, to wszystko będziecie mogli wygrać, swoją drogą, więc teraz, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, ale teraz okazję wyczaiłem, to kliknijcie go, jeżeli jesteście tutaj nowi. Teraz, jeżeli nie chcecie przegapić szansę, żeby wygrać coś z tego pudełka, to śmiało kliknijcie. Naprawdę bardzo. A niedługo będzie konkurs, na którym będzie można wygrać wiele fajnych rzeczy, tak? Mogę wygrać? No ty w sumie nie. Przepraszam. No dobra, Wiktoria, 3 kroki w prawo. Raz, dwa. Aż nawet ty jesteś zdziwiona tym challenge'em, co nie? Będzie grubo! Także, żeby życie miało smaczek, wychodzimy oczywiście spoza mieszkania do galerii. Tam jesteśmy umówieni ze znajomymi. Problem jest tylko taki, że mamy tam być za 20 minut, a idzie się tam 25 minut. Więc kochanie, trzeba się pośpieszyć, mamy naprawdę mało czasu. Więc musimy to zrobić szybko i bezboleśnie. Ubieraj się, kochanie. Ja też się ubieram. Tylko się jeszcze trzeba ubrać, uwaga. Dobra. Idziemy? Idziemy. Czemu się tak pusty? Zamknąć trzeba. Dobra, idę windę zamówić. No tak, oczywiście. Dajesz windę. O, wow, niesamowite. Dajesz. Karpie, 3 kroki do tyłu. Au! I 3. I Nika, ale mamy za 3 minuty. Schody masz schody. Ale nie zdążymy. Ciekawe, czy pobiegnie. No nie ma go. No co za burek mały. Nawet nie jedzie ta winda. Halo. Mati! A nie biegnie. Więc jak mi się kręci w głowie, jak tak skaczesz wokół cały czas. Tu by cię to zajęło. Chodź, bo nie mamy czasu za bardzo. Mamy. No. No. I co zrobiłaś? Przed nosa nam uciekło. Wiesz, że teraz się spóźnimy z 20 minut? 40 minut, bo tam trzeba dojechać, Nika. 10 minut mamy około, więc generalnie no trzeba jakby. Jakby nie patrzeć, zaczekać, Wiktoria, 3 kroki do przodu. Raz. Ja mam białe spodnie. Ojejku. Trzymaj. Jakie mam? Daj mi rękę. No trzymam, dobra. Okej. Okay. I trzy. Kurde, jak to przeszedł, cwaniak. Mokre mam. Całe mokre, o jest. Myślałem, że tak się wrzucisz w te krzaki. Tak, może jeszcze tak. Miałem taką nadzieję na to. No ale dobrze. Idź sobie. Gratulacje, trening zaliczony. Teraz chodźmy z trawniczkę. Ale kochanie, to sobie weź z powrotem, to twoje chyba. Jeszcze mamy... Mati, 2 kroki w lewo. 3 kroki w lewo. No idź! Pan się śmiał! Jak mogłaś mi to zrobić? To było niebezpieczne! Pan się śmiał! Pan cię widział, pan się śmiał! No nie! Pan zdrowionka cię prosi! Panie, chyba inny kierowca, myślę, że mu machałem. No. Jeżeli to kobieta jeszcze, to przypał, kochanie. Ale kochanie, będzie zemsta, naprawdę zemszczę się na tobie. Nie. To było złe. Tak jest, nadjeżdża. Na pewno powinniśmy tam być. No już jesteśmy spóźnieni, Wiktoria. Przez moje schody. Tak, przez moje schody, przez twoją windę, a nie. Chodź szybko, nam ucieknie jeszcze. Chodź, Wiktoria. Przesuń się. 3 kroki w lewo. O nie. Słuchajcie, ja już jestem na miejscu, teraz tylko czekać na Wiktorię. Nie wiem, za ile ona może być. Za, nie wiem, 15 minut, 10 minut. Nie mam pojęcia w sumie. Jestem już na miejscu, jestem już w galerii. Jesteśmy trochę spóźnieni. Jakieś 40 minut, nieważne. Chyba już ją widzę. Tak, idzie. Super, mam tak. Widzę, że umiesz o siebie zadbać, kochanie. Mhm. Najważniejsze. Chcę iść do toalety. Do toalety chcesz iść? Mhm. No dobra. To śmiało generalnie. Nie, ja porywam się. Bo jak do toalety, to razem. Chodź ze mną, chodź. Dlaczego? Mati, 3 kroki do przodu. Chodź tu, chodź. Zapraszam. No chodź. Raz, dwa, trzy. Naprawdę? Tak, i poczekaj tutaj. Na co? Na mnie. Pośpiesz się. Nie. O, to taka kolejka.
do tej toalety? No jest kolejka. Ileż tu można czekać? Jest kolejka. No to może z niej stanie, to będzie no, ale jest kolejka aż dotąd. Nadia stoi w kolejce, ja jestem za nią. Bardzo się to dziwnie czuję. Czy mogę stąd wyjść? Nie. Yes. Zaraz mi ktoś tam wyrzuci. No pewnie tak. Idź tam, ja zaczekam. Może tutaj. Tak. Nie stoję tu. I jak było? To było najbardziej krępujące przeżycie w ostatnich czasie, naprawdę. Nie było wyżej, naprawdę. Szczególnie, że jeszcze tutaj jest tyle wszystkich osób, które patrzyły na mnie naprawdę złym wzrokiem. Ja się sobie nie dziwię. Szczególnie panie, które czekały również w kolejce. Ale pierwszy raz widzę taką kolejkę do łazienki. To było naprawdę straszne. Mam z tobą ciężko, muszę ci przyznać. Ze mną? Tak, mam z tobą ciężko. I rzeczy się tutaj dzieją, że to jest jakiś dramat. Zrobisz 3 kroki do tyłu? Raz, dwa, trzy. Alivika, zrobiłaś taki super... 3 kroki w lewo. Znaczy twoje prawo. Także zjedz sobie. To wyzwanie nigdy nie przestanie mnie bawić, naprawdę. I sobie tam zjechała pięknie. No i jest na samym dole. I co, na tędzie stać, czy co? Jest z powrotem. Nic, stwierdziłem, że będzie zabawnie, jak sobie wiedziesz. To co, idziemy dalej? Tak, super. Chyba sobie coś wezmę, Wika. Przyznam, że nic czekoladowego i nawet się nie patrzy na nie. Bo dopiero co jadłeś czekoladę, duże czekolady. No to wezmę pistacjowe. One będą mdłe. Wezmę pistacjowe. Mdłe. Cytrynowe. Better. Ty na pewno nic nie chcesz? Na pewno? Widzę, jak patrzysz na pistacjowe. Nie chcę. Chcesz? Tak. Dlaczego? No daj! Patrz, ten nie chcę wydać. Przecież nie chciałaś. Nie chciałaś loda. No daj! Nie chciałaś loda. Chciałam. Też pokazywałam ci oczami, że chcę. Nie obchodzi co pokazywa. Wiktoria, 3 kroki w lewo. Just do it. 3 kroki w lewo. Raz, dwa i 3. O nie, jakby to wpadło. O nie, 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 nie. Proszę, co ona robi? Co ona robi? Bo teraz oddaj mojego loda. Dlaczego mi go zabrałaś? Oddawaj go. Trzy kroki do tyłu, kochanie. Na samo zakończenie, no przepraszam, ale ja taki miałem ochotę. Wiktoria krzyknęła, wyszedł sąsiad ze śmieciami. No czemu? Nie blokuj tego. No przestań! Ale nie powiedziałeś, że nie można. Przestań, mi mamy teraz problem, kochanie. Co robimy? No ja już zaraz nie mogę wejść. No nie. No zepsujesz windę, odkupisz ją, skarbie. Zostaw. Zo. Zostaw. Zo. Z... Szachmat! Stałam to się bawić, no co ty zepsułeś? No szal, że ty nie pomyślałeś, o tym to już nie. No już, że nie pomyślałeś. Dobra, słuchajcie, no to generalnie zaczyna się zabawa. Jesteśmy po galerii. Teraz nie pokażę, jaką ma śmieszną nogę mokrą w ogóle, zaraz zobaczycie. Otwieraj, otwieraj chatę, kochanie. Mam po fajny pomysł, co ci mogę zrobić zaraz. Siema, mordo! Co to? 3 kroki do tyłu. Nie. Nie. 3 kroki do tyłu. Chcę po całym dniu wejść do mojego mieszkania. Raz, dwa i 3. Nie lubię tej gry. Co chcesz? Co chcesz, Mati? No proszę, już, długo bym tak nie wytrzymała. No nie wiem, nudno by to było. Która jeszcze w ogóle wyciera tę stopę, którą mi włożyła do fontanny. Nie wiem, czy to było widać, mam nadzieję, bo jedyne co widzę, że zostawiasz tylko za sobą ślady. Czemu ich tyle? Specjalnie tyle ich zrobiłaś, kochanie. No przestań! Potem muszę myć... Ja to myję. Jasne, ty, ja też myję. Ty jasne. No oczywiście, że... Ty tylko odkurzasz. Jasne. Ile razy na kolanach? Ile razy ja też myłam na kolanach? No właśnie. Raz. Wiktoria, 3 kroki do tyłu. Raz, dwa i 3. Myślałem, że się wywrócisz i tam będzie zabawnie. Jak ci się podobało? Super. Tak? Szczególnie fontanna, nie? To ona najlepsza. Ja miałem najbardziej ciężko z tą drogą tam, co przychodziły. To przestań, to samochody generalnie jeździły. Co szczęście pan był bardzo kierowca, był śmieszny i się śmiał. No. Także generalnie takie rzeczy nie róbcie. Ale powtarzamy tego w domu. Czasami wyjście takiej strefy komfortu jest naprawdę dobre. Ale może niekoniecznie w niebezpiecznych przypadkach. Zwracajcie uwagę na to, co kochani robicie. Dzięki za oglądanie w takim razie. Kliknijcie teraz na prawo i zobaczcie 5 ostatnich najpopularniejszych filmów z ostatniego miesiąca. Ten, kto je widział, ten nie widział. Ten, kto widział, pisze, że widział. Ale może część osób nie widziała, więc kliknijcie sobie, zobaczcie ostatnie 5 filmów najpopularniejszych i miłego oglądania. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Bye!